Vlogmas dzień pierwszy. Cześć wszystkim! Jestem teraz na wakacjach małych, spędzam święta na Florydzie i dzisiaj robię mały vlogmas. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i zapraszam ze mną. Jesteśmy teraz na wieży widokowej w szkole Russella. Tutaj widać odrobinę Tampę. Na dworze mamy około 26 stopni. Jestem w krótkim rękawku. Jest przepięknie. Słoneczko świeci. Może nie czuć świątecznej atmosfery, ale troszeczkę coś innego. Tutaj mamy Russella. Hello. Więc dzisiaj w planie mamy kolację wigilijną z przyjaciółmi. Więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, ale to taka bardzo nieformalna kolacja. Będą ciasteczka, będziemy piec ciastka, pewnie jakaś cola, chipsy, Christmas Eve, college, Christmas Eve. Więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie i chciałabym Wam troszeczkę pokazać. Zaraz jedziemy też zawieźć Bena na lotnisko, ponieważ leci dzisiaj do domu. Where Ben is from? Korea. No, I mean in the States. St. Louis. Więc mam nadzieję, że widok Wam się podoba i troszeczkę jeszcze Wam pokażę szkołę, bo jest piękna. Tak, te budynki, które tutaj widać, to też jest szkoła. To wszystko jest gmach główny Uniwersytetu UT, University of Tampa. I tutaj zaraz jest całe miasto, więc piękna panorama. Ogólnie miasto jest bardzo ładne, śliczne, kolorowe i ma dużo palemek. I'm just like, what is this lady doing? It doesn't play. Oh my god. It's like an adult. It Wait, goes you gotta watch the mind. Beginning. Okay. And he's just like, alright, cool. I got her. What are you waiting for? What am I waiting for? Food. That goes on, so mine should be next. Just tell me what you have. Lambredi. It's lambredi. Like people don't know in Poland what lambredi is. You don't need to. You're not a master chef. Dough. You cook it in the oven, maybe like 400, like 10 minutes or so. Has chicken already on it, cheese. I personally, you can get whatever you want on it, but I personally like lettuce, cheese, and hot sauce. Smacznego. Smacznego. Dobra. Tak naprawdę to jest pyszne i to jest takie ciasto jak... It's hot. Gorące ciasto. Takie ciasto jak trochę na biały nasz chlebek, bułkę francuską i tutaj właśnie, tak jak Russell mówił, mamy ser, kurczaka, i na wierzch można mieć wszystko, co nam się spodoba. Także już nie będziemy biednego chłopaka stresować oglądaniem, jak je. Zastanawiałam się bardzo długo, jaką formę... Uwaga, stawię sobie. Tutaj mam moje smoothie. Zastanawiałam się bardzo długo, jaką formę przyjąć i czy mówić po polsku, czy po angielsku. Wydaje mi się, że jeżeli będę mówiła po polsku i od czasu do czasu wrzucała stawki po angielsku, a potem się starała troszeczkę je przetłumaczyć, to tak chyba będzie najlepiej. Więc jest gorąco na dworze. Żałuję, że mam długie spodnie na sobie. Wszyscy są w krótkich rękawkach, krótkich spodenkach. Tutaj mam ananasa i mango, więc relaksuję się przed świętami. Tutaj mamy jedzenie z Armii Amerykańskiej. Tylko poczekamy, aż się ustawi fokus. I tutaj mamy menu numer 23. Kurczak z pastą z sosem pesto i tutaj jest meal gotowy do zjedzenia, indywidualny. Zaraz będę go jadła. Podobno jest okropny. It's like opening Christmas gifts. You never know what's inside. Więc mamy tutaj danie główne, deser, the meal and dessert, right? Anything else? What is it? It's how you heat it. Like you can heat it wherever you want to. That's cool. I don't want to heat it. I want to eat this, the real name. Red pepper. And cheese spread. You can seriously cook a meal out of it. This is it? One spoon? God. God! I'm scared, Russ. Stop talking! Everything's gonna be okay. And this is it? And it's heating? Yes. To się teraz podgrzewa. Tutaj mamy grzejniczek, który aktywujemy wodą. Mamy tutaj cukier. Zapałki. Sól. Chusteczki nawilżające. Kawę. I mleczko do kawy. Może to wszystko było w tym. Plus gumy do żucia, których mam nie jeść, ponieważ działają popędzająco, więc lepiej tego nie kosztujmy. Ser, który już spróbowałam i który jest okropny, smakuje jak masło tak naprawdę z odrobiną serka topionego. Także to jest taki wyciskany ser, więc bez sensu. Yeah, exactly. I'm smiling on you. A tutaj mamy, I'll tell you in a second, okay? A tutaj mamy taki ale pączek cynamonowy, więc taka słodka bułeczka, ale zobaczymy, to powinno być najlepsze. It doesn't look good. Ciepła. It was warm. It doesn't smell terrible. You know what does it look like? Hey. Oh. I'm scared. Yum. This is disgusting. Seriously. No pepper, no salt. Okay. Full. That's good enough. Yeah, like one bite. That's your meal for the day. Okay. Eat the other ones. Those are actually good. So you have one a day? Sometimes. Oh, Italian breadsticks. You don't like this? That's pretty good. I like breadsticks. Should be okay. You don't like it? Hit me up, I'll eat that. There you go. Hell yeah, thanks. What's next? Cinnamon roll? Cinnamon roll's good. Cinnamon bun, yeah. Like, usually I can eat anything and everything. I can eat śledzik. Don't eat that. Thanks for telling me. That's good. Mm-hmm. Mm. Like, I wouldn't buy this in Starbucks, but it's okay. Nice. This is the best so far. And I'm not going to eat this. Why? They're good. Mmm. What is it? Cookies. Patriotic cookies. Those are the best. Yeah. Seriously, but somewhere we have like juice, but not juice. Oh, the beverage powder. Hmm. This is the best. Like Belvita? Like Velveeta? Belvita. Like the cheese? B-E-L-V-I-T. I don't know. But that's okay. Okay, we are done. I do agree that it's Christmas. This is Christmas. These are all cool. What is this one? It's getting warm. So beautiful. Sarcastic. Six cookies on that whole roll. They're gonna be probably large. I regret nothing. Is it good? A little darker than you might like. Do you want it? Okay. Our Christmas wall. I didn't get your carrots, but I did find us a place to sleep, and it's free. I'm sorry about this violence. I will add a quart of lutefisk, so we have good feelings. Chciałabym już zakończyć dzisiejszego vloga. Może jeszcze szybciutko wytłumaczę, o co chodzi. Nie robię, wiadomo, takiego takiego tradycyjnego vlogmas, ponieważ w moim życiu przed wyjazdem praktycznie nic się nie działo, ale teraz jest dużo weselej. Skończyliśmy oglądać Frozen i idziemy powoli, idziemy powoli spać. Mam nadzieję, że też mieliście dobry dzień, u mnie było super. Właśnie zakończyliśmy nasze pierwsze akademickie święta i było bardzo fajnie, było trochę jedzenia, trochę procentów, w końcu jesteśmy dorośli, więc bawiliśmy się, były też czapki, a pod choinką czekają pierwsze prezenty tegoroczne, więc mam nadzieję, że dobrze Wam się oglądało i do zobaczenia albo w kolejnym vlogu, albo w jakimś podobnym filmiku. Cześć!